Dzień dobry, panie burmistrzu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie burmistrzu, okres zimowy mamy już za sobą, ale teraz czas na inwestycje drogowe i cząstkowe łatanie dziur, a jest ich chyba dużo w mieście i gminie Lubawka. No, w mieście i gminie Lubawka, podobnie jak w innych miejscowościach, jest ich dużo. Chcielibyśmy, żeby było ich jak najmniej, ale wiecie państwo, że no, dziury są i będą niestety. Po 3 maja przystąpimy do cząstkowego łatania dróg. Zima była, jak wiecie państwo, dosyć długa teraz i warunki atmosferyczne po prostu nie pozwalały na to, żeby masę na gorąco robić przy mrozkach. Po majówce przystąpimy do tego łatania i tych dziur jest sporo, tak jak pan zauważył. Będziemy w Bukówce, w Miszkowicach, w Opawie, w Chełmsku Śląskim, w Lubawce, w wielu miejscach, między innymi na Anielewicza, Celnej, ale jest tych miejsc sporo. Zachęcam państwa, czy to poprzez radnych, czy bezpośrednio, możecie również państwo zgłaszać swoje uwagi tutaj do nas, do pracownika odpowiedzialnego za drogi, do pani Agaty Sosnowskiej. Można przekazywać swoje uwagi mailowo, czy też telefonicznie, czy tak jak powiedziałem wcześniej, poprzez radnych, którzy są z państwem, czy do mnie można również zgłaszać, zachęcam. Widzimy się często na ulicy. Jesteśmy otwarci na państwa sugestie. Zmieniliśmy nieco w tym roku system tego łatania, bo podpisujemy umowę całoroczną z jednym wykonawcą. Będziemy się starali robić to naprawdę jeszcze lepiej jak do tej pory, bo przyznam, że wykonawca, który do tej pory nam to cząstkowe łatania robił, wiem nie tylko ze swojego doświadczenia, ze swoich odbiorów, ale i od państwa sygnały są takie, że robi to bardzo dobrze. To nie jest tak, że te dziury ponownie wychodzą po roku, ale trzymają się, jest to robione solidnie, na gorąco. Remonty są wycinane, najpierw te uszkodzone krawędzie są obcinane i naprawdę wygląda to przyzwoicie. Chcielibyśmy oczywiście, żeby były wszędzie nowe drogi i tak jak pewnie już państwo wiecie, Przyjaciół Żołnierza w tym roku zostanie wykonana kompleksowo, bo tam było bardzo, bardzo wiele tych ubytków co roku. Zrobimy to porządnie. Te łatania cząstkowe, wiecie państwo, to też nie wszędzie spełniają swoją rolę, bo mamy teraz przykład z ostatnich dni, ulica Ciasna, prawda? Dziura, którą od wielu, wielu lat, już nie będę mówił od ilu, była łatana, dosypywana. W tych dniach, jak niektórzy z państwa już zobaczyli, podeszliśmy do tego po prostu bardzo rzetelnie i chcemy, żebyśmy do tego nie wracali. Jest ogromny wykop. Związane to było po prostu z uszkodzeniem no, tych sieci, które są pod drogą. Mam nadzieję, że wreszcie zrobimy to tak, że nie będziemy do tego wracać. Ale państwo też wiecie, takie kompleksowe podejście, no to generuje duże koszty, prawda? Łatwiej byłoby zasypać workiem cementu i za 2 miesiące wrócić. No ale tak nie chcemy. Także przykład tutaj ulicy Ciasnej, mam nadzieję, że zapomnimy o tej dziurze, która jak perpetuum mobile do nas wracała. W tej chwili realizujemy drogę szutrową we wsi Błażejów. Przebudowaliśmy bariery ochronne w Bukówce. Przebudujemy bariery ochronne w Opawie. Przygotowujemy dokumentację i wykonana będzie, tak jak już powiedziałem, Przyjaciół Żołnierza. Mamy przygotowaną dokumentację na ulicę Anielewicza od targu do ulicy Karkonoskiej. Chcielibyśmy tam zrobić taki przyzwoity ciąg pieszojezdny. Jest to wąska droga, ale uczęszczana, tak, przez wielu nas mieszkańców i chcemy to zrobić bardzo przyzwoicie. Również prace są przygotowywane projektowe na ulicę Brzozową Świerkową oraz Mickiewicza od torów do Lubateksu. Chcemy tą ulicę, oczywiście ten odcinek przy szkole również tutaj, tylko tam już mamy przygotowaną dokumentację, a robimy ten drugi etap od torów do Lubateksu. Panie burmistrzu, a udało się już troszkę posprzątać po zimie? No ten piasek, myślę, ta droga, która prowadzi do granicy państwa. Tutaj jeszcze ten okres, jak państwo widzicie, zimowy trwa niestety, przymrozki są i z naszymi wykonawcami mamy umowę, żeby do
połowy maja to posprzątali. Będziemy to monitorować na bieżąco i egzekwować, domagać się posprzątania. Panie burmistrzu, dziękuję za rozmowę i życzę dużo zdrówka. Dziękuję serdecznie, wszystkiego dobrego.